Cześć moi drodzy, witam was ponownie w grze Endless Space. Retek, ja tutaj dawno nie grałem. Trochę czasu minęło. Widzę, że tutaj cały czas ciśniemy naszych przeciwników Shredeni. Tak wygląda polityka. Jesteśmy w dobrych stosunkach z pielgrzymami, a z tymi wszystkimi mamy wojnę. Dobra, może być. Pielgrzymi też tych cisną ostro. Później zaczniemy wojnę z pielgrzymami. I zobaczymy, kto wygra. To jest 5 tur. Przyjmujemy wszystkie z tym, przyjmujemy także stolice tych ludków, chyba że przejęliśmy. O, będzie zabawnie. Potem wyślemy wszystkie nasze siły z zachodu na wschód i zaczniemy wtedy bombardowanie. Tu mamy jakąś potworną ilość statków, tu mamy same Voyager i Sniper, Boże Święty. Jeszcze na trzecim poziomie doświadczenia, więc to jest naprawdę potężna siła ognia. Otworzymy sobie te floty tak na szybkiego. Boże, trzy potężne floty. Tutaj kurde zmiażdżę od razu. Dobra. Wysyłamy te floty tutaj na drugi front. Tu się nic nie dzieje. Czemu? Produkcja też się. A widzę, znowu mi się wszystko poprzestawiało. W sumie wiecie, mi tam nie jest. Powinien być taki przycisk ulepszaj system i tam rób ta co chce ta z tym systemem. Takie przynajmniej ja odnoszę wrażenie, bo tak wiecie, klikanie tych milionów rzeczy, zwłaszcza, że my za to nie płacimy i to jest o to chodzi. Do tego nam zajmuje czas w turach. Zwłaszcza, że my za to nie płacimy. Gdzieś też widziałem kreseczkę, gdzieś to było, gdzieś tu. Nie dzieje. A nie się ładnie wszystko tworzy. Tu okej, floty się tworzą. Tu jest 11 statków w hangarze. 10. Spasakra. To jest 6. To są Voyagery produkowane tutaj. A system się tam ulepsza. Tu w ogóle mam 43, Boże Święty. To jest nasz główny system produkcyjny. Archea, tutaj też, tu jest 900. Tutaj będziemy mogli bimbarsów w Reja robić. Tu się tworzą bimbrowcy. No dobra, dopuszczamy turę. Raczej też jest, wiecie, totalna wygrana. Ponieważ nie sądzę, czy by nawet pielgrzymi, czy jakakolwiek inna rasa stanowiła dla nas jakiekolwiek zagrożenie. Znaczy, że my rośniemy na autentycznie wielką potęgę. Czy my raczej jesteśmy już wielką potęgą? dziewięćset dziesięć tur, czyli to jest 5 tur. To jest jedna tura, za chwilę ten system będzie nasz. Nawet nic, że nam to tak naprawdę nie jest w stanie zagrozić. Tak prowadziłem to, gdzie na początku jeszcze jak widzieliśmy się z samymi żarówkami było ciężko, to już tutaj teraz z palcem w D tak naprawdę. Cztery tury. Właśnie to głównie ulepszamy tak naprawdę ich systemy, bo ponieważ oni nie mają takiej technologii jak my. Bezkresny kłopot.
Co to jest? Z pieniędzy ze strefy wpływów. Spływa to po mnie, jak nie powiem co, bo nie powiem czym. Technologie nam się dalej badają. Jak tam dalej tutaj rozwój? Tu. Tak, jeden snajper się ostał. Głównie co nam blokuje naszej floty piwnej. Naszych kochanych bimbrowców, którzy mają dużą siłę przebicia. Szczęśliwa rodzinka, osiągnięcie. Bierzemy sobie dzięki wbudowanemu. Wiecie, zastanawiam się też, czy na przykład paradoksa wam tutaj nie zagrać, ale to już od was będzie zależeć. Tak, Dorado. Na Dorado ja bym chciał jeszcze potworzyć sporo bimbrowców. Niestety ta flota jest nam strasznie potrzebna. Możemy wyciągnąć w ogóle z naszych wszystkich snajperów. Czy wszystkich? No zostanie jeden. Turhea, także zostało już zrobione wszystko. 5002. Boże święty. To się kurde nazywa mieć daleko idące plany. A zobaczcie, to mimo, że mam tam 5000, 38 tysięcy w ogóle wymaga tego. Nauki, pracy, więc strasznie dużo. Już na Rei mam 5 tysięcy, to i tak trochę to czasu zajmie. Co chcecie? Nie, odrzucamy. Nie pertraktuję z przyszłym mięsem aromatnym. Bieniko, o to jest jakiś w ogóle paścik asteroid. Tylko 220, niech ktoś tam się robi co chce. Tutaj nie przeginajmy z tym 216 tur, co? Ja się nie chcę po prostu wiecie od tyłu, gdyby to dał się na przykład rozwinąć całe, to by było też fajnie. Niestety nie ma tak dobrze, jakbym chciał. Trzeba to wszystko przeklikać. Tutaj nas zostawić. 8 tur, 8 tur, 2 tury do końca. Tu jeszcze trochę jest. 2 tury, 10, 900. Co tu mam za flotę? Tu mam flotę bimberską. Dobra, utworzymy ją od razu. Niech ona poleci tutaj. Co tutaj możemy utworzyć tą flotę. I wysłać ją, myślę, że tutaj. Kurde, jaki trzymałem zasięg już, ja pierdzielę. Wiecie, chodzi o to, że to leciutko przyspieszno. 8 tur to jeszcze tam jakoś wytrzymamy, ale nie 900. Bez przesady. 2, 4, 1 tura, tu w ogóle nam się kolejne systemy. Już się ci zajęli ten system. Ale mi się tu naukową zrobili, a ona jest dobra na właśnie na naukę. Pustynę zaraz pod pieniądze, ale pieniądze nas nie interesą. Więc tutaj wydobycie. I słuchaj, zaraz też pod pieniądze. To jest sobie większe wydobycie tych. Oj, mi to już nie zależy, czy to już jest czy te plany są zrobione pod kurde ekonomię, pracę, czy cholepa, mnie to już nie obchodzi. Mam takie zaplecze w swojej jakby części,
że mi to nie robi. Farcias, co? Odblokowane kolejne osiągnięcie. Fajnie. Konsumpcja ekstremalna. No, ścięło mi grę. A, się ładował jakiś event. Czego? No. To nam po prostu wygasło. A skoro nie zrobicie sobie ten pas stroj, skoro nie zrobicie też to, to jest max ludzi. Co dalej? Chris, tutaj. Tu jest wszystko skoordynowane, więc to może się tam bawić jak chce. Armię Voyagerów. To jeden. To wygląda, nie? Średnia tundra, ale mam ogród Eden. To jest też ciekawe wydarzenie. Dobra, co dalej? Tu gdzieś chyba widziałem. Tak, widziałem pustkę. W Estre. Nikt mi się już nie przeciwstawi. Mucha, ha, ha. Ja powinien teraz dać wielki czarny charakter, nie? Że ja ten wszystko zniszczę, podbiję, rozpindolę w drobny mak. No to chyba jestem dobrym, słodkim, kochanym władcą. Zostawiam cały czas na rozwój i wykorzystuję swoje kamyki do władzy. Kamyki władzy. Ale fajny tytuł. Może kiedyś napiszę o tym piosenkę. Nie, wam by to uszy zwiedły, byście zaczęli mnie słuchać. Ja nie mam tak talentu w ogóle do śpiewu. Tu jeszcze. $10 000. Ale nie ma jej, zobaczcie, nie ma jej jedzenia, nie? Ale kurde, 10 tysięcy produkcji. Ja pipdolę. I tu są farmy, ale nie ma jedzenia. Są fabryki. Wow. Ten kurde jakiś świat. 444 produkcji. Szlaki handlowe. Z dobre lustro. Nieźle. Dobra. Zatem kolejna tura. Hydrus jest nasz. R i za chwilę. W następnym turze będzie nasze. No także niewiele ich tych systemów zostało. Z 15 tur to jakiś mocniejszy system. Co mamy? Zdarzenie gry. Gwiazdy na zawołanie. Dokładnie połowa galaktyki jest pod twoją kontrolą. Dominacja nad resztą to tylko kwestia czasu. Zgadzam się. Znaczy, że ja dążę do pełnej dominacji. Czy nawet, kurde, nie muszę tworzyć floty. Też ładna produkcja była, 6 000. A, czyli już tutaj przejeździliśmy. Dobra. Wyleci tutaj. A to dalej rozwijamy. Masa klikania.
Pamiętam też, że mam pamiętam taką gierkę, która się nazywała Ascendancy. To, kurde, była gra trudna jak 100 diabłów, ale bardzo, bardzo satysfakcjonująca. No raczej, tak ruchnijmy może tutaj na ten front. No tu w tych systemach nic się nie dzieje. Więc jeden tak, że przeklikajmy chociażby dla samego przeklikania. No i Ascendancy były w sumie podobne do na przykład Endless Space'a, czy jakichś innych tego typu właśnie gier. Dobra, ja was tym chętnie sobie przerzucił tutaj, jeżeli dacie radę. Jak to jest fajnie, że on z mojej strony potrafi zrobić taki potężny skok. Tak z tyłka. Dobra, trzeba zacząć zbierać naszą flotę inwazyjną gdzieś w jakiejś tu ładnej okolicy. Może tutaj. Akamar. Teraz nie przyjmujemy kolejne systemy. Wypowiadam im wojnę, jak tylko skończymy z tymi. I z tymi. Dobra. Lecimy dalej. Szczerze nie chcę mi się tam pilnować tych całej produkcji. Zależy mi tylko na tym tak naprawdę, aby skończyć już tą kampanię, bo tego jest naprawdę dużo. Dwie technologie kolejne. Tam nowych Voyagerów to nie będziemy tworzyć. Myślę, że te armie, które mamy, jest kurde w zupełności wystarczające. Boże, ile ja mam tej floty. ...14-6, tur 9, tur 5... Co to mamy? I 8 od razu. Jak minutko. Akurat nic nie zrobią. No ta flota trzyma obronę. Tu mamy też potężną flotę, która teraz przypuści szturm na kolejny ich. Są kolejne Voyagery. Szczerze, można wiecie. To jakoś dać na przykład, nie wiem, kontrol czy coś, że i twórz ileś tam i one tutaj wam się wypełnią. Nie, twórcy chyba nie przemyśleli o kimś, kto będzie miał aż tyle statków kosmicznych i taką wielką ekspansję. No, przejdźmy do kolejnej tury. Bo to nie ma sensu. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Poprawię troszkę na fotelu, przybliżę do was. Oj, uderzyłem. Chyba przestawię mikrofonik. Wiecie co? Czego chcecie? To jest zimna wojna. No bo sojusz. No dobra. Chcecie mieć zimną wojnę? Proszę bardzo. Ja wam zaraz wypowiem wojnę. Czyli mamy 62 tysiące. No nie mam szans. Ale na razie wolę im nie wypowiadać wojny, bo chcę skończyć po tej stronie, bo to nam jest spora część naszej potężnej floty. Choć, jeśli dokładnie przyjrzeć. Tu mamy dwie potężne jednostki. Co to tutaj? Tu mamy 22 jednostki w hangarze, są wszystko bugrowcy.
o potężnej sile rażenia. Tu mam w ogóle 42 jednostki samych bimirowców. Bimirowcy są o tyle fajni, że oni mają bardzo niski koszt dowództwa. Bo są to najprostsze praktycznie rodzaje statków o potężnej sile. Zobaczcie. Dokładnie, jest jedna niepełna flota, ale mamy za 187 tysięcy i 88 punktów ruchu. To jest naprawdę dużo. Tu też mamy sporą flotę. Chcę wszystko przemieszczam teraz na front. Auć. Coś mi zabolało. Co nie staram się, nie mają szans go przejąć, zwłaszcza my tutaj także mamy jeszcze jakieś tam resztki naszej floty. No, przesuńmy wszystkie nasze statki. Myślę, że zakończymy turę. Czasami mogę gadać, nie wstrzymanie ognia. Nic nie mogę, no dobra. Czego? Nos i Pegasus, tak? A nos i Pegasus to jest co? Tu nie. Nos i Pegasus to są chyba ich ostatnie systemy. Dobra, bierzemy systemy. Czy oni jeszcze żyją, Sofoni? Ciebie kurde, gdzie? Ale faktem jest to, że przyjęliśmy ich systemy. Przesyłamy nasze floty. Ja sobie lecą, jak chcą. O, coś zrobiłem. Wieczny pył, odkrycie cud. Spoko, za chwilę będzie moje. Co tu mamy? Leć tu. Jesteś flotą inwazyjną. Co to jest? Co? Chyba wypowiadam im wojnę, no. Nie pozostało tak naprawdę mi nic innego. Cześć. Słuchaj. No, jeszcze jest za wcześnie. Otwarte granice. Won. To anulujemy wszystkie nasze traktaty z nimi. Tak, gra już ledwo wytrzymuje tyle tego wszystkiego. Dobra, moi drodzy, ale w tym miejscu ja się z wami żegnam, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej, cześć, pa!